Efektownym zwycięstwem swój kolejny sezon w A-klasie zakończyli piłkarze Stali. Ostatnim rywalem grudziąckich zawodników był Ludowy Zespół Sportowy ze Świedziebni. Pierwsza połowa to wyraźna dominacja zespołu z naszego miasta. Bramki kolejno strzelali Tomasz Rybik, który najpierw gospodarzy na prowadzenie wyprowadził, a po chwili podwyższył na 2-0. Na 3-0 trafił Filip Górecki. A jeszcze przed przerwą rezultat 4-0 ustanowił wprowadzony kilka chwil wcześniej Piotr Wiśniewski. Po zmianie stron do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni, którzy najpierw strzelili bramkę honorową na 4-1. Kilka chwil później drugą, którą śmiało można by nazwać trafieniem kontaktowym. Po dwóch ciosach ze strony gości znów obudzili się grudziądzanie, najpierw za sprawą Piotra Wiśniewskiego, a później Filipa Góreckiego z rzutu wolnego. Goście spróbowali jeszcze odrabiać straty, wykorzystali podyktowaną jedenastkę. Ostatecznie wynik 7-3 ustalił Tomasz Rybik, który tym samym skompletował hat-tricka. Z perspektywy tego miesiąca to chyba najlepszy mecz w dzisiejszym był. Tydzień temu porażka w Węgrowie, minimalna 3-2. No a dzisiaj chłopacy z miłym akcentem zakończyli obecny sezon. Piłkarze Stali zakończyli rozgrywki na 6. miejscu. Aby w przyszłym sezonie było lepiej, w drużynie niezbędne są kadrowe roszady. Już jesteśmy w postępnych rozmowach z nowymi zawodnikami, którzy deklarują grę w naszych zespołach. Są to zawodnicy z wyższych lig. Także mam nadzieję, że w nowym sezonie będziemy walczyli od początku, od pierwszego meczu do ostatniego meczu o awans do tej upragnionej 5. ligi. Sporym sukcesem klubu jest poprawienie atmosfery, jaka panowała w kadrze jeszcze zimą. Dzisiaj po tamtych wydarzeniach w zespole powoli się zapomina. Potrzebowaliśmy troszeczkę czasu, żeby tę atmosferę w drużynie odbudować. Z perspektywy tutaj nowego sezonu to mam nadzieję, że będzie jeszcze o wiele lepsza. Przyjdą nowi zawodnicy, nową świeżość wniosą, tak? Niektórzy zawodnicy nas opuszczą, no ale taka już jest piłka nożna. Rozgrywki w A-klasie zwyciężył zespół Iskry Ciechocin i to zawodnicy tego klubu w przyszłym sezonie zagrają w 5. lidze.